kiedy nagrywałem płytę, w pewnym momencie miałem post. Zresztą w ogóle post to jest takie wspaniałe narzędzie do walki z wieloma sprawami. Kogo raz puściłem, rano na skraju dnia, bardzo wcześnie modliłem się. Koło 4 rano wstawałem codziennie rano, by się modlić, czytać Biblię. I w pewnym momencie podczas modlitwy po prostu modlę się, kręczę i słyszę w głowie dźwięki. Po prostu słyszę je w głowie. Nie tam gdzieś żadną skończą, tylko słyszę je wyobraźni. Ale przecież się modlę. Przecież nie mogę teraz zejść z kolony i grać na gitarze, bo mam pewne melodie w głowie. Pomyślałem sobie, no tam się pomodlę, a potem sobie to powiem. Oczywiście skończyłem modlitwę gdzieś jakiś czas później. Oczywiście po melodii nie było nawet śladu w umyśle, w głowie, w sercu siedziałem, myślałem, jakie te dźwięki, co to było w ogóle, co to były za dźwięki. Szkoda tego, bo takie było fajne. I bardzo mi tego było szkoda. Na drugi dzień znów stałem o 4 rano, znów się modliłem i modlę się, i modlę, klęczę i modlę się. I znów ta sama melodia mi gra w głowie. Mówię, nie Boże, to już taki może być. W tej chwili po prostu, przepraszam Cię, Ci bardzo Panie, ale schodzę na chwilkę z kolan, bo to jest chyba od Ciebie, to jest od Ducha Świętego. Schodzę z kolan, biorę gitarę do ręki, gram te dźwięki. Szybko biorę dyktafon, tak gram to na dyktafonie, akordy, szybko to skomponowałem, zwróciłem do modlitwy. Tego samego dnia napisałem całą piosenkę, całą melodię z refrenami, z wszystkimi rozwiązaniami harmonicznymi i z aranżacją, z tekstem, który już złożyłem w sercu od dawna. Tekst od dawna chciałem napisać piosenkę o czymś takim, że kiedy świat śpi, kiedy ludzie mają najlepsze pory na sen, czyli około godziny 4 nad ranem, kiedy ludzie śpią, wtedy, kiedy świta, kiedy słońce staje, to wtedy, jak pewnego razu jechałem do Warszawy, właśnie o takiej porze, stawało słońce, obserwowałem to właśnie z prawej strony, jedną stronę Warszawy, tak naprawdę cieszyłem się z tego, co widzę, bo jakoś tak rzadko w życiu widziałem takie widoki, jak właśnie wschód słońca. Widziałem zachód słońca, ale nie widziałem wschodu słońca, tak właściwie tak do końca. I właśnie wtedy to obserwowałem i tak bardzo cieszyłem się z tego, że tak widzę te rzeczy, te drzewa, były takie palne mgły. I pomyślałem sobie, że to Pan Bóg gdzieś tam się przechadza między tymi mgłami, między tymi drzewami, a tymi wierzchołkami drzew, po prostu Pan Bóg się przechadza. Zatrzymałem się na poboczu, wziąłem kartkę, zapisałem szybciutko te pomysły do kiedyś może piosenki, które napiszę za jakiś czas. Te słowa leżały na tej kartce i w tym życie przez kilka lat. Wtedy, kiedy właśnie ten post miałem, kiedy mi się pojawiła ta melodia, wtedy widziałem, że piosenka, która właśnie, melodia, którą dostałem od Pana Boga na skraju dnia. Widziałem, że ta melodia będzie również, że ta melodia właśnie ozdobi ten tekst, który tę melodię. I że to właśnie będzie piosenka o tym, jak cudowne są spotkania z Panem Bogiem na skraju dnia, kiedy ludzie śpią, kiedy świat śpi, a my po prostu klęczymy, modlimy się, czytamy Słowo Boże. W psalmie jest napisane, psalmie 119, że spotykam się z Panem właśnie na skraju dnia, rozważam słowa Twoje, nim zaświta, parafrazuję te słowa. Więc to jest po prostu cudowny czas. Polecam do każdemu, kto głodny Boga, kto chce się w ciszy, kto chce się w spokoju i naprawdę w takiej pięknej chwili, kiedy to Pan Bóg spaceruje nad ziemią, spotkać się z Nim w modlitwie, w śpiewie, w refleksji. Zagrałem pieśń pod tytułem Na skraju dnia. Dziękuję Tobie, mój Panie, za życie wtedy, gdy z Pana byłem. Za sen spokojny, świat trwanie, święty.
Bardzo, bardzo mocno. I kiedy dojechałem już do Zatonia, była godzina dziś o 4 nad ranem, kiedy wszedłem do jego namiotu, w namiocie po prostu było czuć, wiecie, acetyn po prostu. Człowiek, który po prostu widać, że jest chory, że jest odwodniony. Rano w piątek, czym prędzej, zapewne do samochodu wyjechałem z Lubodrawska do szpitala. Zbadali go, powiedzieli, że musi go od razu być na oddziale, że jest bardzo odwodniony, co widać było po języku, język był bardzo biały.